jako prezydent nigdy nie podpiszę ustawy podwyższającej i wprowadzającej nowe podatki Polakom. Poza cenami w Polsce stale rosną dwie rzeczy: finansowanie dla TVP i podatki. Rząd PiS wprowadził lub podwyższył 34 daniny. Ostatnie z nich to tak zwany podatek od VOD i opłata reprograficzna, która będzie numerem 35 na tej liście hańby i głupoty. Wielu z Was pewnie zastanawia się, co kryje się pod tym hasłem. To w rzeczywistości podatek nałożony na urządzenia typu skanery, kopiarki czy płyty CD. Teraz rząd zamierza rozszerzyć go na znane nam wszystkim smartfony i tablety. Polski rząd w sposób poważny i odpowiedzialny. Według wicepremiera Glińskiego jest to najlepszy czas na wprowadzenie kolejnych podatków. W przypadku smartfona o wartości 3000 zł może to być nawet 180 zł. To nie wszystko. Rząd w tarczy antykryzysowej ukrył podatek od usług audiowizualnych na żądanie, a więc opłatę od serwisu VOD. Zapłacimy za niego korzystając z takich platform jak Netflix, Player, IPLA, HBO GO czy CDA. Sposób na kryzys w wykonaniu rządu – nowe podatki. Uwolnijmy gospodarkę. Zamroźmy biurokrację. Zatrzymajmy to podatkowe szaleństwo. Uwolnijmy energię Polaków.